Kiedyś w autach rekreacyjnych i terenowych potrzebne były saperka albo linka holownicza. A jak jest teraz? Na przykład w takim Audi Q5, który jest przedstawicielem bardzo popularnego segmentu aut o zwiększonym prześwicie i napędzie na 4 koła, to nie będzie potrzebne. I nie dlatego, że to auto tak dzielnie radzi sobie w terenie, ale dlatego, że częściej niż w terenie bywa na bulwarach. Ma być ładne i ma się do niego dobrze wsiadać, ale i tak jest to bardzo ciekawy samochód i cieszy się ogromnym zainteresowaniem kupujących. Czy słusznie? Dziś to sprawdzimy. Wy pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, lajkować i komentować ten film. Zajrzyjcie także na Instagrama otomoto.pl, a my zaczynamy test. Q5 ma proporcjonalną, zwartą sylwetkę i na pewno może się podobać. No chyba, że jesteś zdeklarowanym wrogiem wszystkiego, co jest SUV-em. Na przykład moja narzeczona twierdzi, że nam się bardzo podoba. Jak to w Audi? Udane połączenie elegancji ze sportowymi akcentami. Konstrukcyjnie oparty na platformie Volkswagena MLB, tak jak na przykład Audi A4 B8 czy Porsche Macan. Najbardziej charakterystycznym elementem tego auta jest duży grill. W naszym przypadku cały czarny, w środku matowy, na zewnątrz błyszcząca ramka, to za sprawą pakietów stylizacyjnych. W okolicach świateł przeciwmgielnych taka kratka podobna do plastra miodu. Zderzak sportowy, to za sprawą zewnętrznego pakietu S-Line. Lampy dość zachowawcze, trochę małe jak na gabaryt takiego auta, ale jak już zaświecą, nie da się ich pomylić. To za sprawą takiej listwy LED-owej biegnącej dookoła lampy. To jest egzemplarz poliftingowy. Przed liftingiem były to LEDy punktowe, u góry lampy. Z boku dobrze widać sylwetkę i gabaryt tego auta. Ma ono 4,62 m, do tego przeogromne lusterka. Mamy tutaj także subtelne przetłoczenia oraz emblemat S-Line. Do tego elementy pakietu stylizacyjnego, o którym wspominałem wcześniej, czyli czarne ramki okien, a także czarne relingi. Myślę, że to dobra decyzja przy takim białym nadwoziu, chociaż ono nie zachęca do jazdy w teren, a prześwit to 22 cm, co jak na SUV-a jest całkiem nieźle. Z tyłu widzimy spoiler z takim przetłoczeniem na środku, obłości na klawie bagażnika, dużą lampę w ciekawym kształcie, również w technologii LED. Poniżej taki pas z komponowanymi światłami, na przykład wstecznymi czy też przeciwmgłowymi. Rura wydechowa jest widoczna, zintegrowana z dyfuzorem. Pierwsza generacja Audi Q5 o oznaczeniu 8R była produkowana w latach 2008-2017. W 2012 roku model przeszedł lifting, w którym zmieniono wspomniane wcześniej lampy, dokonano także zmian w przednim i w tylnym pasie, a także we wnętrzu oraz wyposażeniu. Od 2013 roku dostępna wersja usportowiona, SQ5. Wnętrze jest w większości ciemne, wykonane z dobrej jakości materiałów, dobrze spasowanych, chociaż te srebrne wstawki, które mamy tutaj na desce rozdzielczej, w części centralnej, czy też tutaj na drzwiach, mają już pewne zarysowania i oznaki zużycia, a ten samochód ma zaledwie 60 tysięcy przebiegu, czyli coś tutaj poszło nie tak, chociaż wygląda to ładnie i przełamuje te ciemne barwy. Na środku, na górze znajdziemy ekran multimediów, który jest kolorowy, czytelny, w ładnej rozdzielczości. Obsługiwany jest oczywiście przez MMI. I trzeba przyznać, że zarówno jego płynność, jak i zrozumienie czy intuicyjność są tutaj bez zarzutu. Co do samego MMI, a właściwie przycisków, którymi obsługujemy system multimediów, no miałem już parę razy do czynienia z Audi. Audi od lat ten system stosuje, więc to wszystko jest dla mnie proste, jasne i zrozumiałe. Nie muszę odrywać wzroku od drogi. Jeżeli ktoś będzie się przesiadał z innej marki, to na pewno będzie musiał się do tego przyzwyczaić. Ja zauważyłem jeden niuans. W tym pokrętle znajdziemy także joystick. Ta czarna część porusza się tak jak joystick. Możemy ją także przyciskać, aby zatwierdzić naszą decyzję. Poniżej ekranu multimediów kratki nawiewu. Obok znajdziemy miejsce na kluczyk. Odpalamy poprzez przyciśnięcie tego kluczyka. Poniżej mamy miejsce na płytę CD, a także otwierane dwa sloty na karty pamięci. Jeszcze niżej kilka przycisków, takich jak na przykład pomoc przy zjeżdżaniu ze wzniesienia, w końcu to jest SUV. Dalej kontrola trakcji, czujniki parkowania oraz nielubiany, jakże sławny system start-stop. Jeszcze kilka zaślepek, pewnie tego wyposażenia mogło być więcej. Poniżej też pewien niuans dla mnie, jest to klimatyzacja automatyczna, ale jednostrefowa. Bardzo prosta w obsłudze, kilka przycisków oraz srebrne pokrętło na środku. Informacje o klimatyzacji wyświetlają się na ekranie multimediów. Nie ma tutaj jakiegoś dodatkowego ekraniku. Poniżej popielniczka oraz gniazdo zapalniczki. Dalej dźwignia automatycznej skrzyni biegów, jak to w Audi, w bardzo fajnym kształcie, świetnie się ją trzyma, a do tego ładnie i schludnie
wygląda. Po lewej stronie znajdziemy przyciski od elektrycznego hamulca awaryjnego. Dalej dwa uchwyty na kubki. To było zaskakujące. Świetnie trzymają nasz testowy kubek, dopasowują się do rozmiaru napoju, więc bardzo dobrze. Ich umiejscowienie też jest fajne. Do tego mamy podokietnik, który możemy regulować na długość i na wysokość, tak żeby sobie wygodnie ściągnąć właśnie napój, czy też dźwignię zmiany biegów. W podokietniku znajdziemy schowek, dosyć głęboki, ale raczej niewielkich rozmiarów. Tutaj jeszcze złącze AUX oraz jedno gniazdo zapalniczki. Schowek pasażera jest dosyć pojemny, wyłożony przyjemnym materiałem i podświetlany. Kierownica trójramienna, wielofunkcyjna, możemy z niej obsłużyć komputer pokładowy lub multimedia, a tempomat obsługujemy z manetki tradycyjnie schowanej za kierownicą. Zegary z czerwonymi wskazówkami i białymi cyframi, są one czytelne i przejrzyste, chociaż na prędkościomierzu tych cyfer jest bardzo dużo i momentami potrafią się zlewać. Centralnie ustawiony jest ekran, na którym możemy zobaczyć komputer pokładowy, informacje o telefonie czy o radiu. Jest on czytelny, w dobrej rozdzielczości i kolorowy. Jeśli chodzi o fotele, to w naszym egzemplarzu są one półskórzane, regulowane manualnie w każdej płaszczyźnie, no może poza odcinkiem lędźwiowym. Do tego mamy zmianę długości siedziska. Ogólnie fotele są wygodne, całkiem nieźle trzymają na boki, ale pierwsze, na co zwrócimy uwagę po wejściu do tego auta, to bardzo wysoka pozycja za kierownicą. Ja jestem tutaj opuszczony do samego dołu, a i tak mam takie poczucie, że spoglądam na wszystkich z góry. No ale tak jest często w SUV-ach. Jeśli chodzi o miejsce, to na nogi nie ma tutaj żadnego problemu. Nad głową też mam spory zapas, ale wydaje mi się tutaj troszeczkę wąsko. Jak ktoś na przykład przesiądzie się tutaj z A6, to może mieć troszeczkę poczucie klaustrofobii. W drzwiach znajdziemy schowek całkiem sporych rozmiarów. Zmieści się tutaj spokojnie butelka 1,5 litrowa i jeszcze kilka drobnostek. Znajdziemy tutaj także przycisk do otwierania bagażnika. A teraz zobaczmy jak z tyłu. Z tyłu na drzwiach także mamy sporą kieszeń. Myślę, że tutaj także się zmieści 1,5 litrowa butelka. Niestety ta przyciemniona szyba nie chowa nam się całkowicie. Jak już się rozsiądę sam za sobą, to mam zapas w każdym kierunku, czy nad głową, czy też na nogi. Fotele mają także taką osłonę z tworzywa, żeby łatwiej było to wyczyścić, gdyby nam dzieci przypadkiem to gdzieś wybrudziły. Na środku jest ogromny tunel, więc raczej osoba siedząca na środku nie będzie miała zbyt wygodnie, ale tutaj jest quattro, więc nic dziwnego. Na środku znajdziemy także gniazdo zapalniczki oraz popielniczkę i taki malutki schowek. Tutaj mamy podłokietnik, taki podstawowy, jest on dosyć wygodny, ale nie ma żadnych uchwytów na kubki, nie ma tutaj także otworu do bagażnika. Na kanapie znajdziemy także zaczepy ISOFIX, chociaż sama kanapa, zrobiona też w połowie ze skóry, nie jest wyprofilowana jakoś po mistrzowsku. Siedzi się tutaj ok, ale fajnym akcentem jest to, że można regulować sobie oparcie. A teraz sprawdźmy bagażnik. Bagażnik ma 540 litrów pojemności. Klapa otwierana jest elektrycznie, ale nie obawiajcie się, jeśli macie niski sufit w garażu, można tę wysokość zaprogramować przy użyciu tego przycisku. Przede wszystkim, co zauważymy w bagażniku, nie ma tutaj progu. Pod podłogą znajdziemy takie nietypowe koło dojazdowe, które należy napompować przy użyciu kompresora schowanego po lewej stronie. Po prawej stronie mamy schowek z taką siateczką oraz gniazdo zapalniczki. Mamy także zaczepy oraz takie fajne dźwignie, dzięki którym możemy złożyć kanapy. Niestety nie opadają one do samego dołu i żeby powstała nam prawie płaska powierzchnia, trzeba pójść i je docisnąć. Czas na praktyczny test walizek. Udało się bez problemów, poczekam aż bagażnik się domknie i ruszamy na jazdę testową. Testowany egzemplarz pochodzi z rocznika 2016, a pod maską ma popularnego diesla 2.0 TDI o mocy 190 koni mechanicznych. Do tego automatyczna skrzynia biegów S-Tronic oraz napęd na 4 koła quattro i w rezultacie ten dwutonowy SUV przyspiesza do 100 km na godzinę w 8,4 sekundy. Teraz jeszcze sprawdzę, jak przyspieszy od 60 do 90 km na godzinę. Gaz do dechy. Rezultat? 3,6 sekundy. Zobaczmy od razu, jak testowany egzemplarz wypadł w naszym teście spalania. Sprawdzaliśmy na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Na prowadzenie
też nie można narzekać. Wysokie samochody, w tym głównie SUV-y, mają często taką przypadłość, że mocno wychylają się na zakrętach. Nic dziwnego, prawa fizyki. Tutaj jednak zaawansowane zawieszenie wielowahaczowe pracujące na przedniej i na tylnej osi jest zestrojone dość sztywno, dzięki czemu w zakręty możemy wchodzić odważnie. Zresztą quattro też się pozytywnie przyczynia. Komfort podróżowania także jest na zadowalającym poziomie. Nie jest to ani limuzyna, ani sportowiec. Jest tak w sam raz. Układ kierowniczy także spisuje się bardzo dobrze. Do tego opcjonalnie mamy tryby jazdy, które zauważalnie potrafią zmienić charakter auta, wpływając na przykład na pracę układu kierowniczego czy zawieszenia. Jak z wyciszeniem wnętrza? Na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę wynik to 64,1 dB. A teraz sprawdzę jeszcze, jak przy 90 km na godzinę. W tym przypadku wynik w okolicach 55 dB. Widoczność jest bardzo dobra, pewnie dzięki wysokiej pozycji za kierownicą oraz wąskim, jak na takie auto, słupkom. Ile trzeba zapłacić za Q5 pierwszej generacji? Na Automoto znajdziemy ogłoszenia z samochodami w cenie od 44 do 155 tysięcy złotych. Za SQ5 nawet 200 tysięcy. Pełną listę ogłoszeń sprawdzicie jak zawsze klikając w prawym górnym rogu. W Audi Q5 mamy spory wybór silników, benzynowych, diesla oraz jedną hybrydę, która nie cieszyła się dużą popularnością. Jest to połączenie silnika 2.0 TFSI o mocy 211 koni mechanicznych i silnika elektrycznego o mocy 54 koni mechanicznych. W sumie ten zestaw generował 245 koni mechanicznych. Omawianie bardziej przyziemnych silników zaczniemy od diesli, bo tych można spotkać znacznie więcej. Podstawowa jednostka to 2.0 TDI w wariantach mocy 143 i 170 koni mechanicznych. Następnie pojawiały się wersje 150, 163, 177 i 190 koni mechanicznych. Jest to znany i dopracowany silnik, którego naprawy nie powinny być drogie, bo mechanicy znają je bardzo dobrze, a dostęp do części jest świetny. Zużycie paliwa i kultura pracy? Bez zarzutu. W nowszych egzemplarzach możemy spodziewać się więcej elementów dbających o środowisko, na przykład system SCR, co może powodować pewne niedogodności, szczególnie przy jeździe w mieście. Wyboru należy dokonać na podstawie potrzeby przyspieszania oraz chęci posiadania automatycznej skrzyni biegów czy napędu na 4 koła. Quattro w standardzie z silnikami powyżej 163 koni mechanicznych. Poniżej opcjonalny. Silnik o mocy 143 i 150 koni mechanicznych zestawiony z manualną skrzynią. 163 z e-stronik. W pozostałych wariantach mocy 2.0 TDI może współpracować z sześciobiegowym manualem, a opcjonalnie także z e-stronik. Dalej mamy 3.0 TDI V6 w wariantach mocy 240, 245 i 258 koni mechanicznych, a w topowej odmianie SQ5 V6 z dwoma turbinami w wariantach mocy 313, 326 i 340 koni mechanicznych. Jest to jednostka dynamiczna, kulturalna, a do tego nie pali przesadnie dużo. Jego ewentualne naprawy będą dużo droższe niż mniejsze jednostki. Szczególne obawy budzi łańcuch, a właściwie łańcuchy rozrządu. Najpierw były cztery, rozciągały się przedwcześnie, a ich wymiana wymaga dużo pracy i drogich części, co oznacza, że koszty idą w tysiące. Później silnik zmodernizowano i pracują w nim dwa znacznie dłuższe łańcuchy. Nie mają już tak częstych problemów z rozciąganiem się, ale nadal, jeśli nam się to przytrafi, to naprawa jest bardzo droga. Warto posłuchać, czy silnik nie pracuje dziwnie głośno zaraz po uruchomieniu. Przy zakupie uważajcie, aby nie wpaść na minę w postaci tanich, ale zajechanych egzemplarzy. Do tego możecie spotkać usterkę klap w kolektorze ssącym, czy typowe bolączki diesla, czyli turbina, dwumasa oraz filtr DPF. Wśród benzyn 2.0 i 3.0 TFSI oraz 3.2 FSI. Wszystkie mają wtrysk bezpośredni, ale ta największa nie jest turbodoładowana. 2.0 TFSI w wariantach mocy 180, 211 i 225 koni uchodzą za ryzykowne. Jest tak, ale tylko po części. Jest to jednostka VW znana z posiadania wadliwych pierścieni olejowych, co powodowało nadmierne zużycie oleju i dalsze konsekwencje. Jednak nie wszystkie jednostki takie były. Silniki o kodzie EA888 generacji trzeciej są już wolne od tych objawów. Zatem od 2012 roku powinno być już znacznie lepiej. Oczywiście jeśli trafimy na egzemplarz, w którym ktoś rzadko wymieniał olej albo lał kiepskie paliwo, to możemy się narazić na usterki, które będą drogie w naprawie, bo to zaawansowane jednostki silnikowe. Dalej mamy 3.0 TFSI z sześcioma cylindrami w układzie widlastym ze sprężarką mechaniczną.
Generuje to 272 konie mechaniczne, a dla wersji SQ5, która w benzynie nie była oferowana na wszystkich rynkach, w tym polskim, 345 koni mechanicznych. Ten silnik ma mniej usterek występujących masowo, ale jego naprawa będzie droższa chociażby ze względu na konstrukcję. Na koniec 3.2 FSI bez turbodoładowania. Moc 270 koni mechanicznych, V6, ale oferowany był tylko do 2012 roku. Bardzo paliwożerny, ale uznawany za najbardziej trwały wśród benzyniaków. Zdarzają się oczywiście usterki, jak na przykład cewka czy wariator zmiennych faz rozrządu, a i wymiana łańcucha rozrządu będzie bardzo droga. Do tego wszystkie silniki benzynowe borykają się z nagarem, typowe dla silników z bezpośrednim wtryskiem. Instalacja LPG będzie tutaj ryzykowna i bardzo droga, więc niespecjalnie opłacalna. Rada do eksploatacji wszystkich silników to częste wymiany oleju oraz stosowanie oleju i paliwa tylko wysokiej jakości. Warto także dodać, że wszystkie silniki benzynowe są zestawione z napędem na 4 koła quattro, czyli Torsen, który uchodzi za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy. W Q5 mamy także do wyboru trzy różne skrzynie biegów. Manualną sześciobiegową, siedmiostopniową S-Tronic i Tiptronic o 8 przełożeniach. To w jakich konfiguracjach występują, to istny miszmasz. Warto jednak powiedzieć, że S-Tronic to inaczej DSG, który pracuje świetnie, ale boryka się z problemami sprzęgieł czy mechatroniki, a jego naprawy nie należą do tanich. Ośmiostopniowy Tiptronic może występować w zestawieniu z silnikami 2.0 TFSI, 3.0 TFSI oraz 3.0 TDI. Ta opcja nie będzie tak wygodna i miła w użytkowaniu, ale uchodzi za trochę bardziej trwałą. Niestety również droga w naprawach. Z innych usterek możemy spotkać problemy z elektryką czy hamulcem awaryjnym. Spotkamy także lampy z przepalonym LED-em, niby błaha, ale dość droga usterka. Ogólnie jednak Q5 nie jest bardzo awaryjna. Niestety jako auto premium koszty też są premium. Spójrzcie sami na tabelę kosztów przeglądu zerowego oraz kosztów poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. A teraz trzy rzeczy, które spodobały nam się w tym modelu. Po pierwsze, bardzo dobre właściwości jezdne jak na SUV-a. Po drugie, duża gama silnikowa z dynamicznymi jednostkami. I po trzecie, MMI. Z generacji na generację jest poprawiane i coraz lepiej mi się je obsługuje. A teraz trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, drogi w zakupie i utrzymaniu. Po drugie, kilka ryzykownych jednostek silnikowych. I po trzecie, wąskie wnętrze, jakby Q5 z zewnątrz udawało, że jest większe niż w rzeczywistości. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, zostawcie także łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie komentarz, jak Wam się podoba Audi Q5 i czy w ogóle lubicie SUVy, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!